tej kadencji Parlamentu Europejskiego pani Ursula von der Leyen bardzo mocno zaakcentowała, że jest to szczególna kadencja. Ona sobie stawia za cel i mówi, że cały Zielony Ład, cały program to jest coś porównywalnego do powstania struktur unijnych z węgla i stali. W momencie, kiedy mówimy o nowej konstrukcji gospodarczej Unii Europejskiej, gospodarek europejskich, całej gospodarki europejskiej, bardzo ważnym imperatywem i zadaniem jest, abyśmy wokół nowej jakości gospodarczej się kojarzyli wszystkie środowiska, parlamentarzyści różnych środowisk politycznych, przedstawiciele różnych środowisk, jeśli chodzi o branżę, związani z przemysłem. Bardzo mocno akcentuje tą rolę przemysłu w Unii Europejskiej. O tym też bardzo mocno mówi obecnie komisarz Bret, oczywiście o przemyśle jakościowo innym, nowoczesnym, technologicznie, naszpikowanym informatyzacją. Ale myślę, że Polska, która ma świetne tradycje przemysłowe i z okresu dwudziestolecia międzywojennego, ale i przecież w poprzednim ustroju przemysł się u nas rozwijał. Mamy świetną kadrę techniczną. To jest wielkie nasze polskie bogactwo, a raport chociażby dzisiaj zaprezentowany przez przedstawicieli środowisk związanych z cementem jakby potwierdza to, o czym mówię, bowiem to nie jest tylko diagnoza stanu obecnego, ale to jest też pokazanie, z czym się trzeba zmierzyć, jakie są wyzwania, trochę też danie zadań przedstawicielom w Parlamencie Europejskim, takim osobom jak ja, ale również pokazanie też, jak się będzie branża rozwijała, a więc ten sojusz wokół przemysłu w Polsce i w ogóle wokół przemysłu w Europie jest bardzo istotny, bo przecież nie tylko Polska, ale i Europa zawsze była silna przemysłem. I myślę, że jak chcemy być dalej kontynentem, który będzie wprowadzał najnowsze rzeczy w gospodarce światowej, musimy być silni przemysłem, a w tym dobrze było, żeby i Polska zajęła właściwie swoje miejsce, na które zasługuje, bo mamy kadry, mamy pomysł. I coraz lepiej jesteśmy zorganizowani i proszę zobaczyć, nie dyskutujemy już dzisiaj o trosce o klimat, tylko jak osiągać stosowne cele, ale mówimy też o realności tych celów, czyli pewnej relacji człowieka, biznesu, przemysłu i klimatu. Zagrożenia są widoczne, chociażby konferencja w Parlamencie Europejskim zorganizowana w listopadzie przez przedstawicieli stowarzyszenia, ona już wtedy pokazała nam, że są realne problemy, z którymi się trzeba zmierzyć. Stąd też silne zabiegi wszystkich środowisk reprezentujących w polskim parlamencie nasze siły polityczne, aby cement znalazł się na tej liście tych pożądanych branż surowców. Niestety nie osiągnęliśmy tego celu, ale to, że wokół środowiska tego sektora jest co do tego zgoda, co do tego jakby pewien sojusz i wspólnota interesów, stąd zabiegamy wszyscy. Przedstawiciele, którzy mają silniejszą pozycję, jeśli chodzi o zaplecze polityczne w samym parlamencie, ci, którzy mają jakby większe przełożenia w instytucjach polskich w Brukseli, współpracujemy razem. To powoduje, że mamy nadzieję, bo się zaczynają pojawiać takie zielone światełka, że drzwi do modyfikacji tej listy mogą się pojawić. Oczywiście przed nami jeszcze droga, ale myślę, że jak będziemy wszyscy o tym mówić, pokazywać analizy, raporty, to mamy większe możliwości. Coś, co ja bardzo mocno od pewnego czasu akcentuję, to system ETS-u. Dziś rzeczywiście często mówi się, to jest nie do ruszenia system. Myślę, że na pewno on jest trudny do ruszenia, ale proszę zobaczyć, w każdym raporcie, czy to energetycznym, czy to surowcowym, jakby patrzę na różne surowce i branże surowcowe w Polsce, ale i środowisko cementu, pokazujemy, że ten koszt związany z wykupem emisji jest bardzo uprawnień do emisji, jest bardzo kosztowy. On powoduje, że on wstrzymuje inwestycje. Natomiast w dobie koronawirusa szczególnie inwestycje w przemyśle są potrzebne, bowiem one tworzą miejsca pracy, ba nawet je utrzymują i powodują, że możemy w perspektywie czasu przejść w nowoczesne gałęzie gospodarki, co daje stabilność gospodarczą Polski, ale i poszczególnych krajów Unii Europejskiej. Dlatego też ja widzę szansę, żeby o tym mówić, nawet jeśli by się nie udało zawiesić systemu, tak jak ja tu mówię w czasie koronawirusa, z takim postulatem się zwróciłem do komisarza Bretona, to przynajmniej złagodzić, stworzyć nowe zasady. I też jesteśmy co do tego zgodni. I to też bardzo mocno warto podkreślić, bo myślę, że jest też czas w Polsce, żebyśmy te mocne spory polityczne, one zawsze będą w demokracji, ale w momencie, kiedy jesteśmy już dzisiaj bardzo mocno zakorzenieni w gospodarce europejskiej i bierzemy udział i powinniśmy wziąć udział bardzo twórczo w dyskusji o przyszłości Unii Europejskiej, o tych nowych założeniach gospodarczych, to ważne, byśmy wypracowali pewne obszary, w których będziemy wokół tego razem, bo tylko wtedy będziemy skuteczni.